Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie z Drogi Dębińskiej w Poznaniu. Dziś konferencja, właściwie taka bardziej w formie briefingu, przed meczem Warty Poznań z Lechią Gdańsk w pierwszej kolejce PKO Ekstraklasy. Jest z nami trener Warty Poznań, pan Piotr Tworek. Dzień dobry, witam serdecznie. Zadam teraz pytania, które Państwo przysłali. Jako pierwszy pyta Jakub Kawecki z Ultras Warta. Trenerze, jak nastroje przed pierwszym meczem w Ekstraklasie i czy wszyscy są zdrowi i gotowi do gry? No tak, nastroje fantastyczne. Jesteśmy już na ukończeniu przygotowań do pierwszego naszego meczu, którym będziemy inaugurować nowy sezon w Ekstraklasie. Wszyscy już nie możemy się doczekać niedzieli. Jesteśmy gotowi, żeby już te pierwsze punkty zdobywać u siebie. Dziękuję bardzo. Paweł Jonik, Telewizja WTK. Panie trenerze, przed kim i przed czym przestrzega pan swoich podopiecznych w trakcie przygotowań do meczu z Gdańszczanami? No na pewno jesteśmy dziś po dzisiejszej analizie Lechii Gdańsk. Już znamy dobre, mocne strony, ale też wiemy, w którym momencie i w których sytuacjach my będziemy mocniejsi. Na pewno przestrzegałem zespół przed oskrzydleniem i mocnymi dośrodkowaniami w pole karne i przed wykończeniem, bo wiemy, że Lechia Gdańsk ma bardzo mocny przód i tu musimy być bardzo uważni i ostrożni. Dziękuję. Panie trenerze, dla wielu zawodników będzie to pierwsza przygoda z Ekstraklasą. Jak tutaj trener zarządza tymi emocjami przed tym niedzielnym meczem? No oczywiście, oficjalnie dla wielu zawodników to będzie wydarzenie, które na pewno utkwi im w pamięci. Natomiast z drugiej strony, no przecież my graliśmy nie jeden mecz sparingowy z zespołami z Ekstraklasy i wiemy, jak będzie wyglądała gra, jak to będzie wszystko na boisku się przedstawiało, dlatego fajnie oczywiście debiuty, ale spokojnie, no chłodno podchodzimy do tego spotkania. Wiemy, że musimy się bardzo na sobie gdzieś skupić i będziemy musieli my jako gospodarz narzucić swoje granie, a na pewno charakter, agresję w odbiorze, bo to będzie też kluczem do odniesienia zwycięstwa. Dziękuję trenerze. Teraz kilka pytań takich kadrowych. Pyta Paweł Jonik. Gdzie bardziej widzi pan Michała Kopczyńskiego? Na pozycji defensywnego pomocnika, czy może na środku obrony? No wiemy, że Michał Kopczyński to jest defensywny pomocnik, szóstka, ale też umie i potrafi grać jako środkowy obrońca. Tu będziemy zwracać uwagę na konieczność ustawienia, ale gdzieś generalnie na pewno jako szóstka, jako środkowy pomocnik. Dziękuję. I ostatnie pytanie od redaktora Pawła Jonika. Skąd wziął się pomysł na transfer Mateusza Spychały i jakie są atuty tego zawodnika? No Mateusz Spychała niebawem dołączy do nas. Wiemy, że ma bardzo taką poważną rodzinną sytuację, tragedię, zmarł mu tato, dlatego jeszcze go nie ma u nas w drużynie, nie trenuje z nami. Natomiast mamy wakaty na bocznych sektorach w obronie, stąd też pomysł Mateusza. Mateusz jako 22-letni zawodnik, no już ponad 20 meczów w Ekstraklasie na prawej obronie. Ponad 100 meczów w lidze centralnej, myślę o drugiej i pierwszej lidze, a więc myślę, że rozwojowy i bardzo ciekawy młody zawodnik, którego będziemy tutaj jeszcze bardziej też i szlifować i doskonalić. Zadziorny, agresywny obrońca może być dla wielu bocznych pomocników przeszkodą nie do przejścia, stąd też pomysł Mateusza w naszym zespole. Dziękuję. I tu ostatnie pytanie. Redaktor Jakub Treć, Przegląd Sportowy. Które pozycje w pańskim zespole najbardziej wymagają wzmocnień? No nie ukrywam, że jeszcze będziemy cały czas rozglądać się na rynku transferowym i szukać wzmocnienia w formacjach defensywnych, w linii obrony. Szukamy też bocznych sektorów pomocy oraz no będziemy też się rozglądać po tych dwóch pierwszych meczach, jak będzie funkcjonowała nasza linia przodu, linia napadu, a więc tutaj gdzieś będziemy generalnie mocno obserwować naszych zawodników, ale też będziemy czujni i uważni, co się dzieje na rynku transferowym. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Dziękuję też Państwu za udział, za nadesłane pytania i widzimy się w niedzielę, słyszymy w niedzielę. Dziękuję ślicznie.